Zarówno Uniwersytet Radom, jak i SPR Rokis Radzymin to dwie drużyny, które w poprzednim sezonie występowały na parkietach pierwszej ligi. Po spadku obie mają chrapkę na awans, ale w korzystniejszej sytuacji znajdują się podopieczni Karola Drabika. Radomianie podejdą do tego spotkania z pozycji lidera. Początek meczu o godzinie 19.15 w hali III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Tymczasem inny przedstawiciel naszego regionu na tym szczeblu rozgrywek, a więc Enea Orlęta z Woleń, w niedzielę 9 lutego zmierzą się ze Szczypiorniakiem Dąbrowa Białostocka, a pojedynek rozpocznie się o godzinie 15.00.